GTA Vice City wideo recenzja. GTA Vice City to kolejna obok Mario i San Andreas gra z mojego dzieciństwa. Jest to San Andreas, to samo, tylko że starsze, od tej samej firmy GTA. Wy już byście chcieli pewnie takie growe nowości, no to już za niedługo. Teraz taka Vice City jeszcze zrecenzuje to. No, dziękuję wam za wszystkie subskrypcje, no to zaczynajmy. Na początek mamy tutaj takie menu główne, start game, options, quit game. Pierwszym minusem gry gra jest w jakimś dziwnym języku, no niemieckim chyba, nie rozumiem jej. Nauczyłem się trochę tak, no i wiem jak teraz włączyć na szczęście. Start game i nav game. Taka pokazówka, wielki napis Grand Theft Auto Vice City, no ładuje się tak. Gra zaczyna się od pokazówki, do jakichś czterech, nie wiem, ludzi, co siedzi w jakimś tam barze chyba, no albo nie wiem co to jest, albo jakiś tam... O, no taka pokazówka, przewiniam ją. No i tutaj, takim autem jadą. Nie da się przewinąć, taka pokazówka dalej. Ale to już zaraz zobaczymy, tu już się będzie dało grać. Ja po prostu tą grę znam całą, bo ja to grałem już w dzieciństwie cały czas. O, jest! Taka postać, Tommy Vermicelli. O, tutaj nie wiem jak go pokazać. No, taki Tommy Vermicelli jest. Teraz mamy na mapie tej San Andreas dojechać. No to weźmiemy tutaj motor, taki tego ścigacza weźmiemy, no i jedziemy. No, jedzie się fajnie, to jest tak praktycznie to samo co San Andreas, tylko stare bardziej. No to widać, taka grafika trochę gorsza niż San Andreas. Oj, no gorsza trochę. No i jedziemy do tego czerwonego kwadracika na mapce. Ajajaj. No i to jest. Aj. O. No i wchodzimy do tego czerwonego. No tak, pokazówka. No, tutaj wszystko podane San Andreas. Ogólnie gra ma bardzo dużo możliwości. O, tutaj macie nawet takie jak San Andreas, taką dyskietkę, na której się zapisuje. No. Czyli widzicie, to jest identyczne San Andreas, po prostu, tylko starsze. Tutaj nie wiem, co to, wejdę w to. W ten czerwony, taki naznacznik wejdę. A, i misja się zaczyna. Pokazówka jest, przewijam ją. No i tu jakaś misja jest. Do Lim muszę jechać. Widzicie, tu się tak wyświetliło na tej mapie z San Andreas. To wezmę mojego ścigacza. Dobra, i jadę. No i jedziemy. Znaczy, teraz coś powiem o głównej postaci gry. Chodzimy takim Tomym Vermicellim. Plusem gry jest to, że nie jest murzynem, tylko jest białasem. I to jest fajne. Chociaż murzyny też są fajne, tak jak ten CJ, no ale lepiej jak jest biały, wolę tak grać. On tu przyjechał do tego miasta, Vice City, żeby być gangsterem i wszystkich zabijać. No i tak musi robić misję, żeby takich zabijać wszystkich. No to wchodzimy do pierwszego, tego czerwonego markerka takiego. I znów pokazówka, bardzo dużo pokazówek. Bardzo głupie to jest, ale jest dużo pokazówek i to nie jest fajne. No to teraz jedziemy do tego... tego swetra tutaj. Super. No. Oj, przepraszam. A, wywalił się. Widzę, ten motor jest bardzo szybki, fajnie się na nim jeździ. Tutaj babę murzynową przejechałem. Takie się da akrobacje robić, jak w Maxie Payne. Zaraz wam pokażę. O, oj, Max Payne. O, i znów pokazówka, no. Pokazówka to już po prostu jest w każdej grze. Zawsze jest chyba. O, teraz trzeba będzie chyba wziąć ten motor. Tak. I pobić tego murzyna. Ale on nie jest murzynem. A nie, nie będę go bił. Nie będę go bił, bo to po co? O. I teraz znów jedziemy na tego czerwonego prostokąta. O, a to jest lepsze niż ten mój dawny ścigacz. Ajajaj. No, powiem na coś. Grafika jest gorsza niż San Andreas, no bo to starsza gra. To, ale to już mówiłem.
Idziemy. O! Jaka ładna woda! A woda jest taka jak w czwórce. Zobaczcie, taka jak w czwórce jest. Wodę zrobili strasznie ładną, ale tu nie wiem. W ogóle grafika jest bardzo ładna. Gorsza jest nam teraz, ale bardzo ładna. Jak ktoś się nawet nie zna, to może pomylić sobie to, na przykład z prawdziwością. Pomyśleć, że to prawdziwy świat, na przykład film nagrany w prawdziwym świecie. To można sobie pomylić. Taka jest dobra grafika. A San Andreas to już w ogóle jest. Czy Mozbent, to już jest w ogóle. No ale naprawdę, można sobie pomylić z prawdziwym światem. A. No wsiadaj, głupia babo. Wsiadajże tu. Ale super auto, szybkie nawet. O czym gadają, po niemiecku nie rozumiem w ogóle, głupie. Sensu w ogóle stworzone, nikt tego nie lubi. A ci twórcy i tak tak tworzą, no i jedziemy. No, naprawdę, można sobie pomylić z prawdziwością. Na pewno dużo im ta czasu gra zajęła, no bo żeby taką prawdziwość zrobić, no to po prostu jest normalnie coś superowego. Gra jest dla mnie super fajna, super się gra, super fajne, naprawdę. Można takie driftery robić, dam kartkiego driftera. O, drifter, uuu, dobre. No i odwożę tą głupią babę. Coś tam gada, jakieś si u arant handsome im sure you will. Nie, niemiecki. O, przeszłem. I wygrałem 1000 złotych. No, no i to lubię. I znów jadę do Lena, drugą misję. Co ten robi taksówkarz głupi? To są taksówki, jak widzicie, tak jak San Andreas. Co tu jeszcze mogę powiedzieć, no? Gra... O Jezu, pali się! Jak San Andreas. Teraz zaraz wybuchnie i może zabić ludzi. No. Co mogę powiedzieć o tej grze jeszcze, no? No, gra z mojego dzieciństwa, jak mówiłem, to super grafika, no. Na tamte czasy to już w ogóle była taka grafika super, że superowa, super fajna. Gra ma duże możliwości ogólnie bardzo. Wolny świat, superowy, jedziesz... O, policja właśnie, też wiecie jak San Andreas to jest. Coś tam gada. Ale pieniędzy! Jedzie. Murzyn na drodze stoi. Kto w ogóle tym murzynom daje prawo jazdy? Nie wiem, to murzyn to murzyn. On ma biegać, szybko biegają, to po co im prawo jazdy? No ale dobra, nie będę się na tym w ogóle zastanawiał, bo... Ja tu recenzję robię. No i znów idziemy do Ly na drugą misję, skaczemy. No i pokazówka, no to co nienawidzę, no pokazówka. No, przewijam, na szczęście plus gry przewijamy. No i jedziemy gdzieś tam, nie wiem. Jedziemy, ważne. No do tego czerwonego kółka. Baba. O, policja mnie goni. Milicjant mnie zaraz złapie, ale to ja za dobrze gram. No. Nie wiem, ale wydaje mi się, że ten Tommy Vermicelli to przyjechał chyba z Warszawy albo z Krakowa do tego Vice City, tego z miasta to jest, tak jak San Andreas to Vice City. No i on to chyba przyjechał z Warszawy albo z Krakowa, albo jeszcze z Poznania. Nie wiem, no bo Zeus przyjechał do San Andreas z Trójmiasta. O, to jadę i znowu tego kwadraciku trzeba jechać. Fajnie. O, to ten... Budowlańcy! Budowlańcy tam byli! O, następny budowlaniec. Fajne auto nawet. Aha, bo mnie milicja goni bardzo dużo. Driftery. O, i nie, no znowu będzie pokazówka w tym czerwonym znaczniku. Niech to, ale to nie jest trudno. No co tam? A, i teraz jeszcze jedziemy gdzieś. O, policja, dobrze, bo policyjne auto jest... Właśnie... Ej, usuń się mi, usuń się... Idzie... O, dobra. No i właśnie... Chciałem powiedzieć też, że... W tej grze goni nas policja jak San Andreas. Ale jest ich więcej, tak mi się wydaje. W San Andreas było ich mniej, ale tutaj cały czas po ulicy chodzi jakiś milicjant. No widzicie, już do mnie strzelają za nic. A, co sam z swojego przejechał? Gdzie? Ale to nic, ja tam jestem. O, ja tak ciągle trzeba skakać. Gra jest taka, że można chodzić ptanem i strzałkami. Co to jest? Lekarz? Co? Czapkę ma.
Co to? Czapkę ma... Muszę go zabić! A! Ty! Chodź tu, ty! O! Policja! On mnie bije! Policja, on mnie bije! A! Wziąłem! Dobra! No! A co to? Więcej tych lekarzy? To ich zabije! Macie, macie! Zaczyna, nie będą ze mną. W głowę! Celuję w głowę! Dobra. I idę. A, co jest? Gra się trochę zacina, bo... No bo tak. O. O, tutaj zaraz będzie noc. A ja w GTA nie lubię nocy. Noce są głupie. No w ogóle nie lubię nocy, to, no bo to... Noc jest głupia, bo jest taka no... No ciemna! Nie wiem, co jest taka ciemna, mroczna noc, nie lubię jej. Teraz będzie, bo tu już widać taki zegar, jest taki niby prawdziwy, ale to jest oszukany. No bo taka minuta to jest godzina, a w prawdziwym życiu godzina to jest normalna godzina. No i to głupie, no bo GTA powinna być godzina, to normalna godzina. A nie wiem, minuta, no ale trudno, trochę błąd zrobili, bo chyba im się tak pomyliło. No widzicie, tutaj 22, 23, 24, niby minuta, to sekunda. A tak nie powinno być, pomyliło im się, no ale... Może w tych nowych GTA to zmienią, no. To ja się już będę żegnał. Dziękuję za wasze subskrybacje, no. Następnym razem postaram się jakieś growe nowości, nie wiem, może Asasyna Kreta zrobię, albo Skyrim, albo Butterfielda. No ale chyba Asasyna Kreta Revelations zrobię. To polecę od kolegi, albo w jakimś czasopiśmie znajdę demo. No. No to... Trzymajcie się. Servus!